Cześć, z tej strony Jarek Tomczak. W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić wnioski i rezultaty z testu, który przeprowadziłem podczas wykorzystania nagrzewnicy na olej napędowy czy też olej opałowy firmy Master. Konkretnie był to model B145 CEL o mocy 44 kW. Tutaj widzimy cenę na Allegro. Taka nagrzewnica obecnie kosztuje wraz z wózkiem jezdnym niecałe 2000 zł. Generalnie to, co wydawało mi się z takich najważniejszych parametrów, to jak szybko podnosi ta nagrzewnica temperaturę. Miałem do ogrzania garaż o wymiarach, już wam mówię, o wymiarach 11,3 długi, 5,10 szeroki i 3,70 wysoki, czyli mamy 213 metrów sześciennych do ogrzania. Garaż nie jest ocieplony w żaden sposób, nie ma ocieplonego dachu, nie ma ocieplonych ścian. Okna są starego typu, jednoszybowe. Brama garażowa, która jest dosyć spora, jest cała wykonana z blachy. Również nie jest ocieplona, także kiepsko zaizolowany budynek. I zaraz zobaczycie, jakie mamy tutaj wyniki. Więc startowaliśmy od 6 stopni, temperatura na zewnątrz około 5 stopni. Na plusie. Test był przeprowadzany po południu, kiedy już nie było słońca na zewnątrz, także słońce nas dodatkowo tutaj nie dogrzewało przez spore okna warsztatowe. Tak to wyglądało w praktyce. Tutaj mamy jeszcze zbliżenie na tabliczkę znamionową. 44 KW to jest moc, 900 metrów sześciennych ta nagrzewnica jest w stanie ogrzać powietrza w ciągu godziny. Po pół godziny miałem już 16 stopni i muszę wam powiedzieć, że różnica pomiędzy 6 stopni a 16 jest naprawdę spora. I dla mnie to jest temperatura wystarczająca i ta nagrzewnica potrzebowała na to jedynie pół godziny. Po godzinie dobiliśmy do 19 stopni i w zasadzie dalej nie grzałem, bo to była temperatura, grzenie do wyższej temperatury nie miało najmniejszego sensu akurat w moim przypadku. Także tak to wyglądało. I co chciałbym wam więcej powiedzieć na temat tej nagrzewnicy. Także tak jak widzicie, znacie wymiary pomieszczenia, znacie zakres temperaturowy, w którym ona działała. Jeszcze powinienem coś dodać tutaj odnośnie zużycia paliwa. Tak średnio licząc, ta nagrzewnica zużywa około 4,5 litra oleju napędowego na godzinę swojej pracy. Także no każdy musi sobie przeliczyć, czy to dużo, czy to mało. Na pewno bardzo dużym plusem jest to, że ona bardzo szybko nagrzewa. Kolejnym plusem versus nagrzewnic gazowych jest to, że nie produkuje jakichś dużych ilości wody. Ja nie czułem, żeby w garażu wzrosła wilgoć. Cena 2000 zł. Za 2000 zł można kupić tej wielkości, czyli około 44 kW, standardowy piec nadmuchowy na jakieś paliwa stałe, typu drewno, typu węgiel. Tylko na pewno takim piecem tak szybko
nie nagrzejemy tego garażu. No i tu też jest kwestia tego typu, że taka nagrzewnica jest dosyć mobilna. Takie ja plusy tego rozwiązania widzę. Napiszcie o swoich doświadczeniach związanych z tymi nagrzewnicami. Jestem ciekawy, jak taka nagrzewnica by się sprawdziła na budowie, jeżeli chodzi o suszenie posadzek czy też tynków. Może macie takie doświadczenia, więc piszcie o tym. Master to jest producent włoski. Reklamują się jako numer jeden na rynku. Nie ma problemu z częściami zamiennymi, z tego co sprawdziłem. Słuchajcie, ja bardzo dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli pierwszy raz tutaj trafiłeś na ten kanał, to może pomimo, że jest to koniec tego materiału, to się przedstawię. Jarek Tomczak. Generalnie prowadzę dwa blogi samochodowe, na których opisuję, w jaki sposób możecie sprawdzić auto przed zakupem. Opisuję również usterki w autach, w poszczególnych modelach oraz koszty naprawy, plus jakieś ciekawostki związane z motoryzacją na moim kanale na YouTubie. Jeżeli zostaniesz jego subskrybentem, za darmo rozkodujemy Twój numer VIN, dzięki czemu poznasz wyposażenie, wersję silnikową, kod lakieru, z jakim auto wyjechało z fabryki. Co więcej, dowiesz się też o tym, jak w własnym zakresie możesz sprawdzić auto przed zakupem, ustalić jego przebieg. Podrzucę niebawem dwa linki, w których znajdziesz playlistę z darmowymi dekoderami oraz playlistę związaną z sprawdzeniem auta przed zakupem. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.